No dzień dobry. Proszę. No, całkiem tu sympatycznie, prawda? Myślę, że każdy wie, że w Afryce ludzie piorą ubrania w rzekach. A tu pierze białas. A tu proszę bardzo. Czarny albinos. Znaleźliśmy tutaj takie miejsce, przespaliśmy tutaj noc na tym parkingu, ale wczoraj wieczorem przyszli do nas camping. Jest napisane camping, ale to jest tylko budynek. Ja nie widzę campingu. A tutaj jest. No to co to? Ale camping, zobacz, to taka ogrodzone. No to sorry, kurczę. Za płotem i bez bram otwarte, no to takie miejsce, co my sobie sami możemy znaleźć za darmo. Znaczy jest 100 razy lepsze. Jedziemy obcykać trochę nietypową dla nas miejscówkę do spania w hotelu. To znaczy my nie chcemy spać w hotelu, tylko tam podobno można się gdzieś też spać. Nie wiem, czy to jest hotel i camping, czy tylko po prostu gdzieś na parkingu. Bo chcemy być w miarę blisko Dakaru i po prostu w ogóle chcemy odpocząć też parę dni, bo już jesteśmy tacy wymęczeni. Chcielibyśmy mieć taką spokojną głowę, że możemy sobie gdzieś spać. Nie wiem, gdzie jest ten hotel. Że pokazuję, który po prawej stronie. Może to, co to jest teraz to obrudzenie. Obstawiam na to, że to jest po prawej stronie, ten to. Mhm. Dobra, to jedziemy i zapytamy się, jak to tutaj wygląda. Nie, no nie wiem, czy tu można stać. No nie wiem, bo widzisz, tam to chyba nie wjedziemy. Chyba, że tam się nie da wjechać, tu jak my mamy stać na parkingu. No nie bardzo to wszystko wygląda, bo tu dla nas nie ma miejsca, już teraz wiem, bo jest parking. Tam dalej już się nie da wjechać, a my no na tym parkingu otwartym, bo tu jak widzieliście wjechaliśmy przez bramę, ale nie ma bramy. O, widzicie, tutaj jest ładny hotel i jest basen. A jakieś takie domki do wynajęcia. O, poczekajcie. Tutaj są domki do wynajęcia i basen. Tak więc bardzo sympatycznie. No ale na tamtym otwartym parkingu to my na pewno nie możemy być. Jeżeli gdzieś tu by się znalazło dla nas miejsce, ale ja nie bardzo widzę gdzie. I dalej to jest otwarta przestrzeń. To nie wiem. Na razie niedźwiedź negocjuje cenę. Niedziela, 3. noc, 4 noce. On chce dychę za noc. Euro. 10 euro chce za noc, tak? No, fajnie ten hotel. Ja się chciało po prostu, a faktycznie tam przycupnąć i wyglądało, że w ogóle nikogo nie ma. I 10 euro chciał za nas dwoje, za każdą noc. Tak więc no w sumie to nie jest dużo. Ale też dużo, bo my byśmy chcieli się zatrzymać na 3-4 noce. No i jak 4 noce to 40 euro, no to wiecie, to my mamy mnóstwo jedzenia i zakupów. Teraz żeśmy wydali tyle pieniędzy na zakupy, to musimy trochę przeoszczędzić. A w sumie jesteśmy samowystarczalni. Wszystko mamy. Mamy wodę, mamy jedzenie i no... basenu tylko nie mamy, no. No ale mamy psy. i te nasze piesiurki chcą sobie polatać. O, ona nie jest szczęśliwa, jak jest na smyczy cały dzień. Laki to już w ogóle jeszcze, wiecie, nie nauczony jest, żeby po prostu na smyczy siedzieć. To przypuszczam, że byłaby to męczarnia. I no, po pierwszym zachwycie basenem pewnie by było fajnie przez parę chwil, jeden wieczór, a później mniej fajnie, no. I kurczę, cenimy sobie swobodę, wiecie, w takich miejscach też jest tak, że już nie czujemy się swobodnie, no bo są inni ludzie, musisz ciągle po prostu no, zważać i tam, żeby nie robić hałasu, żeby nikomu nie przeszkadzać. I no, pranie sobie chcemy zrobić, to diabet, gacie tam rozwieszać. No. Tak więc jedziemy poszukać czegoś na dziko. Najgorsze, że takie atrakcje zawsze się zdarzają na koniec dnia. Wiecie, jest 6 godzina i no oboje jesteśmy zmęczeni, no a szczególnie on, no bo cały dzień prowadzi po mieście, to też jest zawsze stresujące i ciężko. Ja nie wiem, czemu ona nas tak ciągle prowadzi do takich... A czemu skręcasz? Trzeba było już tam prosto jechać. No to ona Ci prowadzi do tam, gdzie przed chwilą żeśmy byli. Nawet weź nawróć, ja bym nawróciła do tej tam główniejszej drogi, poszukamy innej drogi, albo pojedź prosto. Najgorzej, że na mapie te wszystkie drogi wyglądają na takie, no, drogi, nie? Nie jakaś... Po prostu wygląda jak droga na osiedlu. No, jest osiedle, kurczę. Murków i kóz z kozami. Zaraz się znowu zakopiemy. O nie, tutaj trochę twardziej jakby. No, no nie szkodzi, jedź prosto, tak jak tutaj w miarę droga prowadzi. No, jest koniec drogi. No ja rozumiem. No to nie rozumiesz, jest koniec drogi. Tutaj pokazuje koniec drogi. No to stój, nie wiem, to stój, stój, bo tam znowu jest głęboki piasek. Stój, stój! Znaleźliśmy tutaj takie miejsce na takim parkingu. Tutaj nic nie zobaczycie, bo jest ciemno. Na parkingu przy takiej kafejce nad jeziorem. Nikogo nie mogliśmy znaleźć, żeby jakby się zapytać, czy musimy za to płacić, czy nie, czy możemy tutaj zostać. Ale takie fajne, spokojne miejsce. Naprawdę żeśmy się tak zjeździli i tak po prostu było trudno, że już w ogóle padamy i musimy się gdzieś zatrzymać. Więc zostaniemy tutaj na noc. Jak rano ktoś przyjdzie, no to wtedy się dogadamy, zobaczymy. No, fajnie by było, naprawdę potrzebujemy gdzieś zostać chwilę dłużej. Jeżeli by się dało, nawet możemy zapłacić. To jest bardzo fajne miejsce. Pieski se mogą latać. Jesteśmy troszkę odsłonięci od drogi. Nie ma tutaj żadnych domów w pobliżu, ani ludzi, którzy by nam łazili po głowie. Tak więc byłoby to bardzo fajne miejsce. Przespaliśmy tutaj noc na tym parkingu, ale wczoraj wieczorem przyszli do nas chłopcy z security, właśnie z tego baru, co ja mówiłam, właśnie, że tam nie mogliśmy nikogo znaleźć. I powiedzieli, że tam porozmawiali z szefem, wiadomo, że owszem, możemy stać, ale jest dla nas lepsze miejsce. I teraz właśnie się przenosimy. No, to jest super fajne miejsce. Tutaj jest taki zagajnik, jak widzicie, drzewa. Jesteśmy osłonięci właśnie tymi drzewami, tam takimi krzakami od drogi. Zresztą prawie nikt po tej drodze nie jeździ. I tutaj całe to poletko, o, jakiś skuterek akurat przejechał, i całe to poletko po prostu jest dla nas. Słuchajcie, nikt tutaj po prostu się nie będzie, wiecie, szwendał. Mamy dojście do jeziora. Tam już jest jakiś czyjś domek, tam widziałam jakieś kaczki, coś tam i tak dalej. A tutaj to resztę po prostu za tymi krzewami właśnie jest ten parking, na którym my żeśmy stali. Więc po prostu no lepiej nie mogliśmy trafić. Jeszcze nie wiemy, czy będziemy za to miejsce płacić, czy nie, bo po prostu czekamy, aż przyjedzie właściciel i z nim się tam potem dogadamy. Ale nawet jakby trzeba było zapłacić, to chętnie zapłacimy, bo no po prostu super, nie? I musimy odpocząć. Tak więc tu się czujemy bezpiecznie i jest po prostu dobre miejsce dla nas i dla piesków. Jest nowa opcja, żeby nazwać chłopaka Tobi, a nie Lucky. Znacie ten film o niewolnikach? Nie. Korzenie, właśnie. Ja to tam nie mam pamięci do tytułów, ale masz wiem. Nie mam pamięci do niczego. Mam pamięć do kilku rzeczy, no. No ale dobrze, akurat... że nie pamiętasz codziennie, kurwa. No właśnie. Like 51st fucking dates. To jeszcze może się zmienić. Out, pies. Póki co pamiętam. I co, Tobi? Może i Tobi będzie ładniej. I już żeśmy... Kunta kinte. I żeśmy zdecydowali, że na pewno zostanie z nami i go nie oddajemy nikomu. No chyba, że spierdoli. No nie, no nie wygląda na to. Już szybciej jej się pozbędziemy, chodź tu. Bo ona ciągle sprawia problemy wychowawcze. Sprawiasz problemy wychowawcze, a on jest taki kochany, że po prostu do rany przyłóż, tak? No kochany jest. Chodzi sobie bez smyczy i w nocy też go zostawiamy, nieprzywiązanego, i on po prostu zawsze jest pod autem, wokół auta, no odchodzi tak jak teraz kawałeczek, ale... generalnie rzecz biorąc jest zawsze w pobliżu, prawda? Trzyma się nas, tak? Trzyma się, w przeciwieństwie do tej małej wariatki, która cały czas odchodzi i cały czas trzeba ją szukać. Ona wprawdzie przychodzi, jak się ją woła, ale nie tak daleko idzie i trzeba tak długo wołać, że jest to po prostu, no, delikatnie mówiąc, irytujące. Idziemy na popołudniowy spacerek i Bela jest niegrzeczna, dlatego musi być na smyczy, a Tobi, jak zdecydowaliśmy jednak, że go nazwiemy Tobi, jest grzeczny i idzie bez smyczy, no. A okolica wygląda tak, tutaj są kaczki, gęsi, kaczki, ojej, poczekaj Bela, mi noga utknęła. Tutaj właśnie ktoś sobie tam dalej mieszka, nie widać nawet tego domu. Ale jaki fajny jest zrobiony kurnik, czy kacznik powinnam powiedzieć. Taki, o, widzicie, taki okrągły tam. On jest zrobiony z, no jak to się nazywa? Z wikliny. Taki wiklinowy kurnik, bombastyczny. I tam sobie gąski idą. Bardzo dużo ptactwa jest. Pięknie śpiewają. Nie są duże. Są oczywiście czaple. No tutaj tak a la natur, no co wam mam powiedzieć, no. Nie jest brudno, w sensie, no wiecie, no to też mogłoby tutaj nie leżeć, prawda? No ale A to są naturalne rzeczy, nie ma plastików, nie ma śmieci, takich rzeczy, więc w sumie jest w miarę okej, nie? Tutaj w tym jeśli już jest bardzo płytka woda, ale czysta. No dzień dobry. Proszę. No, całkiem tu sympatycznie, prawda? Chodźcie, idziemy. Bela, Tobi. Bela, tam nie. No i widzicie, właśnie ona taka jest, bez smyczy. Zawsze lezie tam, gdzie nie potrzeba. Chodź tutaj. Bela, Tobi, chodź, come on. O, a już teraz wiedzą, że mam smaczki, to lecą. O, kto pierwszy? Proszę bardzo. No. Ojeny, nagle Bela się zachciało jej się bawić. Nie może być. Jakiś taki nagły przypływ dobroci. O, pięknie się z nim bawi tam. Super. No, Bela ma dopiero 2 lata, tak więc jak najbardziej powinna się z nim bawić. No więc jest w takim wieku jeszcze, wiecie, oszczeniackim. Prawda, Bela? Tylko akurat, żeśmy źle trafili, że faktycznie tą cieczkę ma. I no to taka ma teraz fochy, nie? Piękny ten krzew, nigdy nie widziałam takiego, naprawdę fajny. Tutaj inne jakieś kwitnące rośliny. No, takie zadbane to wszystko jest, nie można powiedzieć, jest bardzo czysto. Tam dalej jeszcze wam pokażę, tutaj jest, to jest ścieżka z parkingu, tak? Ja idę od drugiej strony. Tak więc ścieżka z parkingu. No, więc jakbym przyjechała jako turysta tutaj, to bym była zadowolona. O proszę, jakie piękne. Ja w ogóle uwielbiam tą roślinę. Nie znam nazwy, nie pamiętam. Ale wiecie, to właśnie to, co wygląda jak kwiaty, to tak naprawdę są przekształcone liście. A kwiatami są te słupeczki w środku. To są kwiaty. To jest bardzo popularne w regionie śródziemnomorskim. Na pewno widzieliście, jak ktoś był gdzieś na wakacjach w Grecji, czy tam we Włoszech, nie? W tych wszystkich krajach to tam rośnie bujnie. I tutaj też. Tutaj w tą stronę. Ale fajnie te ptaki nadają. Popatrzcie, jakie fajne chaty. I słuchajcie, w tych chatach te akurat nie są do wynajęcia. Widzieliśmy w innych miejscach takie budy do wynajęcia. Tu są 2. Zaraz podejdę bliżej i pokażę wam, co jest w środku. No, kto zgadnie, co w środku? A ja już wiem, bo już tu zaglądam. Uwaga. O, widzicie? Toalety. I też jest czysto. Jest czysto i jest posprzątane, tak więc w tym budyneczku tu są toalety, a w tym drugim budynku, tam obok, to jest taki składzik, nie? Jakiś tam, no, ale fajnie, super. Super fajnie, wszystko wykonane, pięknie wygląda. O, pokażę w pełnej okazałości, tradycyjny afrykański domek, jeden i drugi. Chciałam wam pokazać muszelki, ale chyba wam pokażę nos Tobiego. Dobra, poszedł już. Już on teraz wie. W ręku mam smaczki. O. Tak więc on już wie i cały czas tutaj się kręci. Zobaczcie, ile tutaj jest muszelek. Ty też się kręcisz? Proszę. Tobi, 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 chodź, proszę. O, super, no. Tobi ma pierwsze szkolenie, bardzo dobrze mu idzie, a Bella szkolenie wtórne, bo nie zdała egzaminu, no. Tutaj mają kilka koni, które można sobie wynająć. Bogaci ludzie, tak, z zachodu, turyści wynajmują. No piękny ogier, piękny. Co przystojniaku. Tutaj jest taka zagroda, gdzie więcej jest tych koników. Idą do mnie. No. Co, idziecie się przywitać? No to fajnie. No, pokaż się. Chociaż taki młodzież. Młodziutki. Dzień dobry. Dzień dobry. Pokaż się z tej strony. Piękny jesteś, tak? Piękny. I tam kolejny, który też albo jest młody, albo po prostu one są takie nieduże może. Tak? Przyglądają się Tobiaszkowi, bo tutaj jest ze mną Tobi, a Tobi się im przygląda, tak? Przyglądasz się konikom? I co? Co? Ja to troszkę się boję koni, nie jestem przyzwyczajona. A konie czują, ale jakoś nigdy nie miałam jakichś przygód, tylko po prostu mało obcuję z końmi i tak, więc chciałabym kiedyś nauczyć się jeździć konno. Byłam na koniu może 2-3 razy w życiu. No, ciebie też pogłaskać, tak? Chcesz? Pewnie, że chcesz. O, widzisz jak fajnie. Piękny jesteś, tak? Piękny. Oj. No boję się troszkę, bo to nigdy nie wiadomo. Poskubałbyś coś, nie macie za wiele do jedzenia tutaj. Takie troszkę chudzinki te konie są. Sawa! Wow, ten to jest normalnie taki piękny. O, ale ma charakter. Myślę, że każdy wie, że w Afryce ludzie piorą ubrania w rzekach. A tu pierze białas. A tu proszę bardzo. Czarny albinos. Mamy tutaj taki strumyczek. Fajna, czysta woda. I pralka. Pralka niedźwiedź. Pesaf. Najlepszy model. Bardzo ekonomiczna, teraz na czas kryzysu. Rewelacja po prostu. Ale nie oddam. Nie jest na sprzedaż. Laki. Pastet. O, a tutaj jeszcze przy okazji, no to pokażę taki patent. To jest taka torba. Wąż! Dowcipny, kurczę, bo ja tu w kucki siedzę. Słuchajcie, ale to jest taka torba, która służy do przewożenia no, ciuchów, różnych rzeczy po prostu. Z takiego grubego materiału, nie wiem jak się ten materiał nazywa. To jest wodoszczelne basically. No, taka wodoszczelna torba dla podróżników. I to jest świetne wiaderko też właśnie w razie potrzeby. Służy za wiaderko. No bardzo dobrze ci idzie. Pięknie wyglądasz. Pięknie. Ja się tu poprzyglądam jeszcze. gościa mamy. Chłopak, który właśnie pomógł nam dogadać się na parkingu, okazało się, że on pracuje tutaj i teraz codziennie nas odwiedza. Może nam trochę poopowiada. Hello, my name is Babacar. I live in Senegal, in Africa, West Africa. I do bicycle rides and sail trike rides at the beach. Do you like living in Senegal? Yeah, I do. I do because it's where I was born. I was born here. So there's my family. There's everything that I did see till I was young. I've grown with it, and it's our how we say it. It's our it's my origin. So we must like it, yeah. In the past, or like 10 years before or 20, people used to live in the same house with many rooms. So people were more close to one another. Yeah, in the same house. So if someone knew that one of them had problems or wanted to get something, some medication or something, if they needed something, so in the morning, at the night, some people just can take a pack of money or something that can help and put it on the door of another person, yeah, to help. Oh, that's nice. So when the one that got the present, in the morning when he sees it, he will see other people as a good person. He will see Babacar or Omar as his because he didn't know who helped him. Yeah. So he will see with a good. He will get always good advice on everybody, and that's really helping people to be together and stronger. Yeah, so true. But you said it was like in the past, like 20 years ago or something. So it doesn't exist anymore. It exists now, but not. You see that you don't see that much in Dakar. So often. Many in the maybe in the village or something. Here you can see when two people get married, they have kids, anything, they can't live anymore in the house. So they will check for another spot to live. Ten chłopaczek po prostu jest w ogóle taki fantastyczny, jest milusieńki po prostu i w planach ma założenie własnego biznesu. No i kurczę, trzymamy kciuki, żeby mu się udało i wszystko, co my wiemy, co nam się jakby wydaje, że mogłoby mu pomóc, to ja mu tutaj mówię, ta biznesowa, taka ciotka może jego zostanę po prostu przyszywana, biznesowa, i mam nadzieję, że mu się uda, nie? Bo on pracuje właśnie w turystyce. Like how long do you work in tourism? In tourism for 5 days, yeah, five years. Yeah, in bicycle rides. And this is my first year with two of the working with the bicycles and sail trike. Yeah, so altogether this is 6 years, więc 6 lat już chłopak pracuje w turystyce. Oczywiście zna francuski, ale też widzicie, jak świetnie mówi po angielsku. No to taki potencjał i bystry taki jest. Widać, że normalnie poradzi sobie w życiu, więc trzymamy kciuki. I na pewno damy jakiś kontakt, bo namawiamy mu tutaj, namawiamy go, żeby sam organizował takie wycieczki. No, fantastyczny młody człowiek, naprawdę. Przychodził do nas każdego wieczoru. W ogóle gdyby nie Babacar, to byśmy tutaj nie byli, tak? Nie moglibyśmy zostać w tym miejscu i na pewno byśmy musieli, a jakbyśmy znaleźli jakieś miejsce, to byśmy musieli płacić i tak dalej, więc nie płaciliśmy, ale to nawet nie chodzi o pieniądze, tylko po prostu dla nas to było bardzo fajne miejsce do tego, żeby odpocząć i żeby zrobić to, co wszystko musieliśmy po prostu porobić, żeby móc jechać dalej. I tak, bardzo, wiecie, go polubiliśmy, chcielibyśmy mu też jakoś pomóc ten biznes rozkręcić, żeby mu się w życiu lepiej ułożyło. Bo tu wczoraj żeśmy też rozmawiali o życiu, właśnie o tym, jaka tutaj odpowiedzialność jest na mężczyznach, bo to oni jakby są odpowiedzialni, żeby zapewnić żonie dom. On ma już 25 czy 26 lat, już nie pamiętam dokładnie. I jeszcze jest sam, tak? Bo on najpierw musi na ten dom zarobić i dać jakieś utrzymanie, mimo że kobiety tu pracują, dużo kobiet tutaj pracuje, ale jakby no, to leży po stronie mężczyzny, żeby ten byt kobiecie, rodzinie, bo zaraz będą dzieci, zapewnić. I widzieliście ten jego telefon, nie? I zaraz mi tak przyszło do głowy, kurczę, no przede wszystkim ten chłopak potrzebuje nowego telefonu i oczywiście nie może go sobie tak iść i kupić, bo to przekracza jego możliwości finansowe. A my mamy zapasowy telefon, bo jadąc w drogę, ja tam kupiłam sobie nowy telefon i po prostu, wiecie, no nie wyrzucałam też poprzedniego, no bo po prostu zawsze może się przydać. I tak jakoś nawet w głowie myślałam, że może będzie ktoś, komu będzie można go podarować, komu naprawdę zmieni jego życie, nie? Bo to jakby nie chodzi tylko o taki właśnie podarunek. Właśnie to jest to, co próbowałam wytłumaczyć tam któregoś dnia siedząc w samochodzie, mówiąc o tym dzieciach, żeby nie rozdawać im cukierków. Żeby ta pomoc była taka spersonalizowana, żeby ta pomoc była taka, która pomoże temu człowiekowi rozwijać się dalej. Nie tylko sprawi mu radość tam na kilka minut, no wiadomo, że sprawi radość, ale żeby ta pomoc była takim mostem do lepszego życia, nie? Żeby widać, że ten człowiek ma cele, jest ambitny i na pewno w życiu dużo osiągnie i my po prostu darując mu narzędzie pracy, pomożemy mu te cele zrealizować. Tak więc mam telefon, który zresetowałam do takich, wiecie, tych ustawień fabrycznych. Wszystko żeśmy stąd wykasowali, co tam jeszcze w tym telefonie było. Posiedziałam wieczorem i dzisiaj chciałabym mu podarować. Bardzo się cieszę, że możemy mu pomóc. Okay, can I give you a hug? Yeah. Yeah. A hug. I wish you all the best. No cholera, szkoda wyjeżdżać, normalnie, kurczę, mógłby być moim przyszywanym synem, dosłownie, ale mu tego nie wiem. Thank you so much, come on, I want to... Hey, you're so tall. Yes, thank you. Yeah, I'm so tall. Yeah, really. Tu panowie nam pomagają. Wow, Sahara.